Do 3 razy sztuka i wreszcie udało się. Koncert Piotra Cugowskiego przekładano ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Tym razem Piotr zawitał jednak do Cieszyńskiego Teatru. Długo wyczekiwany przez fanów koncert odbył się wczoraj, 12 czerwca. Nadal nie było pewności, czy się odbędzie, ale na szczęście się udał. Jest, jesteście razem z nami, jestem. No bardzo, bardzo wdzięczny za przybycie. Witajcie. Udany koncert, zadowolona publiczność i zmęczony, ale szczęśliwy artysta. Tak można podsumować to muzyczne spotkanie. Gromkie brawa już dawno tak nie rozbrzmiewały w Cieszyńskim Teatrze. Gramy. W końcu udało się. Koncert akurat Piotra Cugowskiego zaplanowany był ho, 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 czyli jeszcze za czasów tych, które pamiętamy przedpandemicznych. Koncert był przekładany 3 albo 4-krotnie i w końcu udało się. Musieliśmy go zagrać oczywiście w ramach przepisów, czyli jednego dnia 2 razy. Dało się to we znaki artyście, bo ledwo co żyje. Takiej sytuacji nigdy nie miał, żeby zagrać akurat 2 koncerty. Cieszę się bardzo, że publiczność dopisała, że świetnie reagowała. No i czekaliśmy na to. Mam nadzieję, że to jest początek koncertów i te koncerty, które są zaplanowane jeszcze w tym roku i na początku przyszłego roku, dojdą do skutku. Słuchanie wciąż trwa, że zawsze jest początkiem dnia. Występem Piotra Cugowskiego Cieszyn wraca do koncertowania, a jak zapowiada Jerzy Tesar, dyrektor zarządzający Patemedia, to dopiero początek. W bogatym programie kabaretowych i koncertowych propozycji nie brakuje. Tutaj mam taką małą ściągę, bo powiem sam, nie ogarniam już tych wszystkich imprez, które są zaplanowane w najbliższym czasie. Czyli trochę tego jest i zaraz nam pan zdradzi, tak? Co? Troszkę to jest mało powiedziane, jest tego bardzo dużo. Już koniec czerwca i w Bielsku, i w Cieszynie. 25 czerwca w BCK-u w Bielsku Białej, 27 czerwca w Cieszynie w Teatrze. Zobaczymy Macieja Maleńczuka. Wszyscy, którzy byli na poprzednich koncertach, wiedzą, jak to są świetne, energetyczne koncerty. Tak się złożyło, że podczas tego długiego jego nieobecności na scenie udało mu się wydać nową płytę, Klauzula Sumienia. Usłyszymy utwory z tej płyty na pewno, oczywiście wybrane, ale fani Maleńczuka przychodzą na jego wszystkie hity i te hity na pewno zabrzmią na naszej scenie, także już się nie mogę doczekać. Także 27 zapraszam serdecznie Maciej Maleńczuk na scenie naszego teatru. I robimy sobie małą przerwę wakacyjną, wyjeżdżamy na wakacje i grubo ruszamy we wrześniu. We wrześniu, teraz ściąga, 2 i 3 września na scenie teatru pojawi się Paweł Domagała, przedstawi najnowszą płytę Wracaj. No nie zabraknie oczywiście hitów z poprzednich wszystkich płyt. Wszyscy, którzy już byli na koncertach poprzednich Pawła, wiedzą, że te koncerty są niesamowicie energetyczne, świetnie oświetlone, świetnie nagłośnione. Paweł w ogóle jako aktor ma świetny kontakt z publicznością. Spotkamy się zaraz po Pawle, spotkamy się z kabaretem Hrabi. Też nie muszę nikomu tutaj reklamować tego kabaretu, także już z niecierpliwością czekamy na ich występ, też z najnowszym programem Ariaci. Potem mamy bardzo fajną sprawę, czyli koncert Michała Szpaka. Michał Szpak rusza w nową trasę koncertową Freedom i kochani, akurat Cieszyn jest na początku tej jesiennej trasy, także jedyna okazja. Jedziemy dalej, dalej ściąga. Kilkukrotnie już też przekładany koncert Ireny Santor. Gwiazda, no wielka. Znowu osoby, które miały okazję zobaczyć tutaj panią Irenę na deskach naszego teatru. No, to są niezapomniane przeżycia. Jest to, ja zawsze mówię, pewnego rodzaju wehikuł czasu, czyli przenosimy się w latach 50., 60., 70., czyli
To jest taka chwila odprężenia dla osób starszych, ale dla młodszych poznanie historii muzyki i tej historii muzycznej, którą żyli nasi rodzice. Okej, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo to nie koniec. To nie koniec. Znowu coś bardzo energetycznego, czyli ikona muzyki lat 80., 90., czyli liderka zespołu Lombard, Małgorzata Ostrowska, zagra swój koncert, zagra swoje utwory, plus utwory te, które, z których ją najbardziej znamy, czyli z świetnych czasów Lombardu. Myślę, że publiczność będzie tutaj Małgosi pomagała. I praktycznie wszystkie hity, wszystkie słowa piosenek będą płynęły w kierunku sceny, a nie odwrotnie. Dalej, to 15 października, jeśli chodzi o Małgosię, a 16 października mamy Andrzeja Piasecznego. Ostatnio wydał nową płytę, nowe hity. Czyli usłyszymy to, co na płycie 50-50, ale usłyszymy jak zwykle to, na co czeka publiczność, czyli wszystkie jego największe hity. Robi to w rewelacyjny sposób, z wielką łatwością, lekkością. Łapie tak samo świetny kontakt z publicznością. Teraz może zrobimy taki mały przerywnik i powiem o występie kabaretu Młodych Panów, który zawsze zbiera tutaj potężną publiczną, ma swoich zagorzałych fanów. Zobaczymy spektakl teatralny, który już jakiś czas temu zagraliśmy w Cieszynie. Niestety nie wszyscy byli w stanie dostać się na ten spektakl, dlatego ponawiamy ten występ. Także proszę sobie szykować, znaleźć odrobinę czasu, właśnie koniec października. Kabaret wystąpi przez 2 dni, także będzie szansa, że wszyscy chętni zobaczą ten spektakl. I kolejną gwiazdą, która uwielbia nasze miasto, uwielbia nasz teatr i jest uwielbiany przez cieszyńską publiczność, czyli Artur Andrus. Minęło znowu trochę czasu od ostatniego jego koncertu. To prawie 3 lata. Poprzednio Cieszyn został w pewien sposób wyróżniony, bo platynową płytę właśnie wytwórnia Mystic przyznała właśnie w Cieszynie. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ten czas pandemiczny, no tak jak wszystkim artystom, przyniósł wiele nowych utworów, wiele nowych przemyśleń, także usłyszymy jak zwykle wszystkie te piosenki, na które czekamy w wykonaniu Artura, ale usłyszymy też te najnowsze, które ostatnio napisał. Usłyszymy też na pewno piosenkę, którą ostatnio napisał dla Alicji Majewskiej. Mówię o Alicji Majewskiej, bo Alicja Majewska wystąpi już 12 grudnia też w Cieszynie. Wystąpi ze swoim recitalem autorskim, oczywiście w pełnej oprawie muzycznej, także to też znowu gratka wielka dla fanów pani Alicji. I co tutaj dalej? Już mamy grudzień, tak? To już jest koniec roku? Koniec roku. Mamy jeszcze kilka niespodzianek, ale zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, czy to wszystko, co zaplanowaliśmy, dojdzie do skutku. No, wszystko też zależy od publiczności, czy publiczność będzie miała ochotę zobaczyć tych artystów na deskach teatru. Jeśli tak, no to będziemy jeszcze rozwijać ten repertuar. Nie będę zdradzał, żeby nie zapeszyć. Mam kilku artystów, z którymi rozmawiałem i których chcę tutaj zaprosić. To wszystko jest, jak się to mówi, na 99% dopięte, ale czekamy jeszcze na rozwój sytuacji, jak wszystko się ułoży na jesień. Jeśli tylko zdrowie, jeśli sytuacja pozwoli, na pewno spotkamy się z świetnymi artystami w Cieszynie. Jeśli zdrowie, sytuacja pozwoli, to zapraszamy do Cieszyńskiego Teatru, rozumiem. Tak, zapraszamy. Gramy, Cieszyn, gramy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz. Jakiś sens to... Jeszcze...